Witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo gorąco w ten pierwszy dzień wiosny kalendarzowej, bo astronomiczna rozpoczęła się podobno wczoraj. I troszeczkę ubolewam nad tą pogodą, która nam troszeczkę nie dopisała. Miało być słońce. Miejmy nadzieję, że jeszcze dzisiaj będzie. Ale to dzięki wam, bo takiego gremium dzisiaj na tych trybunach to jeszcze nie widziałem, przyznam się szczerze, a już po raz siódmy z panem burmistrzem organizujemy te wiosenne spotkania. Dostojni goście, młodzi nasi przyjaciele, wszyscy zgromadzeni. To przedsięwzięcie realizowane z samorządem gminy Wyszków od początku budziło w nas duże obawy, ale i nadzieje. Czy nasza inicjatywa promująca siły zbrojne przyciągnie i zwróci uwagę młodych ludzi, szczególnie tych, którzy chcą związać się z mundurem żołnierza Wojska Polskiego. Teraz już wiemy, że nasz pomysł jest zauważony i jest potrzebny. Świadczy o tym zainteresowanie, które jak dobrze widać dookoła, z roku na rok jest coraz większe. Dziękujemy za waszą obecność. Jednak w tym miejscu nie możemy zapominać, że sukces tego przedsięwzięcia nie zależy tylko od nas. Dlatego też dziękuję wystawcom, rektorom uczelni wojskowych, dowódcom, komendantom, dyrektorom szkół oraz szefom i kierownikom instytucji za udział i zaangażowanie na przestrzeni tych 7 lat w projekt pod tytułem Wiosenne spotkania z wojskiem. Szanowni Państwo, razem ze mną jest współorganizator 7 wiosennych spotkań z wojskiem, burmistrz Wyszkowa pan Grzegorz Nowosielski wraz z radnymi. Witamy. Dzisiejsza uroczystość zgromadziła bardzo wielu dostojnych gości, których mamy zaszczyt wspólnie z panem burmistrzem serdecznie powitać. Witam pana pułkownika Stanisława Łozińskiego, przedstawiciela szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Witam pana pułkownika Wańka, dowódcę 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Białobrzegach. Po raz pierwszy, panie pułkowniku, witamy. Witam pana pułkownika Ireneusza Furę, komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. Witam pana pułkownika Mirosława Hawę, dowódcę 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie. Pana podpułkownika Sławomira Szopa, zastępcę dowódcy 10 Pułku Samochodowego w Warszawie. Pana majora Mariusza Sadlika, kierownika składu 2 RB w Komorowie. Witam bardzo serdecznie i gorąco księdza kanonika doktora Zdzisława Golana, proboszcza Sanktuarium Świętego Idziego w Wyszkowie wraz z księżmi dekanatu wyszkowskiego. Witamy. Witam władze samorządowe w osobach pana Zbigniewa Kamińskiego, starostę powiatu ostrowskiego. Pana Bogdana Pońkowskiego, starostę powiatu wyszkowskiego. Z wicestarostą panem Adamem Brozem oczywiście. Pana Jana Zalewskiego, starostę powiatu puntuskiego. Witam panią Bożenę Kordek, wójta gminy Małkinia Górna. Pana Mieczysława Pękula, wójta gminy Brańszczyk. Pana Jana Mroczkowskiego, wójta gminy Obryte, sekretarzy. Pana Adama Rakubę, wójta gminy Pokrzepnica. Zastępcę wójta gminy Żońśnik, pana Pawła Abramczyka. Pana Andrzeja Żołińskiego, wójta gminy Somianka. Pana Rafała Kowalczyka, wójta gminy Wąsewo. Pana Adama Misiewicza, wójta gminy Świercze. Pana Mariusza Kowalewskiego, wójta gminy Winnica. Pana Tadeusza, przepraszam, sekretarza gminy Zabrodzie, pana Zdzisława Bociana. Reprezentuję wójta z gminy Zabrodzie. Pana Grzegorza Falbę, wójta gminy Zatory. I pana Zbigniewa Krupka, zastępcę burmistrza miasta Ostrów Mazowiecka. Serdecznie witam. Serdecznie witam zaprzyjaźnione służby mundurowe. Brygadiera Marka Krasowskiego, komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie. Zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pułtuszku. Inspektora Michała Toporkiewicza, komendanta powiatowego Policji w Wyszkowie.
pana podinspektora Jarosława Olszewskiego, zastępcę komendanta powiatowego Policji w Pułtuszku. Pana Mirosława Wysockiego, komendanta naszej Wyszkowskiej Straży Miejskiej w Wyszkowie. Witamy, panie komendancie. Pana komandora Marka Padiasa, wiceprezesa zarządu głównego Ligi Morskiej i Rzecznej wraz z panią Elwigą Kasińską, prezes oddziału Wyszkowskiego Ligi Morskiej w Wyszkowie. Nadleśniczego Nadleśnictwa Wyszków, pana Wojciecha Kwiatkowskiego. Witam wojskowych komendantów uzupełnień, pana podpułkownika Roberta Puszyńskiego, WKU Praga. Pana podpułkownika Marca z WKU Warszawa Ochota. Pana podpułkownika Krzysztofa Futymy, WKU Ciechanów. Pana podpułkownika Michała Łacińskiego z WKU Siedlca. Witam serdecznie dyrektorów placówek muzealnych, pana Zbigniewa Banaszaka, dyrektora Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej. Panią Beatę Czekaj-Wiśniewską, zastępcę dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie. Pana Jacka Karczewskiego, dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Witam lokalnych przedsiębiorców. Serdecznie witam dyrektorów i nauczycieli szkół, zwłaszcza szkół o profilu wojskowym, klas mundurowych, kombatantów, weteranów, żołnierzy grup rekonstrukcji historycznej, Związek Piłsudczyków, żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, żołnierzy i byłych żołnierzy zawodowych, pasjonatów wojska. Witam media, nasze media wyszkowskie, ale nie tylko, i z Ostrowi, i z Pułtuska. Witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości, przyjaciół miasta i gminy Wyszków oraz Wojskowej Komendy Uzupełnienia w Wyszkowie. Życzymy wszystkim wielu emocji i wrażeń podczas zwiedzania ekspozycji i stoisk. Jednocześnie zapraszam wszystkich państwa na koncert Zespołu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego po południu na 18:00. Wszystkich chętnych. Dziękuję. Panie, panowie oficerowie, podoficerowie, szanowni samorządowcy, drodzy młodzi przyjaciele, szanowni państwo. Trudno już sobie chyba można wyobrazić wiosnę w Wyszkowie bez wiosennych spotkań z wojskiem. Nawet jeżeli natura o tym czasie jeszcze skąpi nam trochę zieleni, to w Wyszkowie zieleni się od pięknych wojskowych mundurów. Już od 7 lat dzięki wsparciu wielu instytucji wojskowych organizujemy i budujemy tę markę wiosennych spotkań z wojskiem. Serdecznie dziękuję z tego miejsca wszystkim tym, którzy od 7 lat są z nami. Witam i zapraszam do dalszej współpracy też tych, którzy są po raz pierwszy. Szanowni państwo, jestem przekonany, że ten dzień będzie dla nas wszystkich głębokim przeżyciem i inspiracją. Wszystkiego dobrego. Proszę. Dzień dobry. Szanowni państwo, przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pana generała Surawskiego, który zarówno do was, jak i do organizatorów kieruje bardzo serdeczne pozdrowienia i ciepłe słowa. Chciałbym podziękować przede wszystkim panu burmistrzowi, panu wojskowemu komendantowi uzupełnień tu w Wyszkowie za to, co robicie panowie, co robicie dla społeczeństwa lokalnego, dla sił zbrojnych, dla Rzeczypospolitej. Bardzo serdecznie przekazuję te słowa podziękowania w imieniu kierownictwa Sztabu Generalnego. Dziękuję. Szanowni państwo,